Czy masz obowiązek zwrócić zatrzymane prawo jazdy do urzędu, który wydał dokument, jeśli podczas kontroli drogowej nie miałeś go przy sobie? Odpowiedź A. Nie, ponieważ wystarczy, że fakt ten jest odnotowany w centralnej ewidencji kierowców. B. Tak, jeżeli podczas kontroli nie miałeś przy sobie ważnego zaświadczenia z badania technicznego pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową. Czy C. Tak, jeżeli zatrzymanie prawa jazdy nastąpiło z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym mniej więcej niż 50 km na godzinę. Ja dziękuję za to pytanie, ono się idealnie odwołuje do tego, o czym rozmawialiśmy. Właściwą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź C. Czyli w takim momencie, gdy zatrzymywane jest nasze uprawnienie właśnie za przekroczenie prędkości powyżej 50 km w obszarze zabudowanym, to wtedy faktycznie, bo ta decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest decyzją administracyjną, urzędową. Policjant jest tylko pośrednikiem w tej decyzji, tak? Czyli oprócz tego, że dostajemy mandat, dostajemy przydzielone punkty, no to decyzją administracyjną zatrzymywane jest blankiet uprawnień, co uniemożliwia nam poruszanie się na ten okres 3 miesięcy z drogi i dlatego ten blankiet musimy zwrócić do urzędu. No widzisz, jak